Małgorzata Lipczyńska, prawdziwa historia Janosika z Podlasia. Zbierając materiały na temat Józefa Koryckiego, natrafiłam na wiele białych plam w jego życiorysie. Nieznana jest nawet dokładna data jego śmierci. Pojawiają się sprzeczne relacje. Wielu milicjantów próbuje po latach się wybielać, ale pamiętajmy, że w okresie stanu wojennego ukrywający się w lasach uzbrojony bandyta był wrogiem numer jeden socjalistycznego państwa. Komunistyczna władza używała wszelkich możliwych sposobów, by oczernić poszukiwanego bandytę i obalić niewygodną dla siebie legendę o Janosiku z Podlasia. Współcześnie wiele osób próbuje stawiać Koryckiego w jednym szeregu z żołnierzami wyklętymi, w historii jego napadów i kradzieży doszukując się tylko walki z państwem komunistycznym. To z pewnością zbyt daleko posunięte porównania, ale jedno jest pewne. Janosik z Podlasia doczeka się momentu, kiedy jego historia trafi na wielki ekran. Oby została przedstawiona rzetelnie, tak by każdy mógł wyrobić sobie zdanie na temat tej, Kontrowersyjnej postaci. Józef Korycki urodził się 25 marca 1934 roku w Radzeniu Podlaskim. W wielu dokumentach figuruje inny dzień miesiąca. To zadziwiające, że w przypadku tak nieodległej historii pojawiają się duże problemy z ustaleniem podstawowych faktów. Bałagan w dokumentach milicji oraz sądów musi dziwić. W przypadku jego dalszej działalności przestępczej rozbieżności w relacjach świadków są zupełnie zrozumiałe. Ówczesna prasa, opisując dokonania Koryckiego, świadomie kłamała i przedstawiała go w jak najgorszym świetle. O dzieciństwie małego Józka wiemy niewiele. Pochodził z biednej, robotniczej rodziny, ale udało mu się ukończyć liceum ogólnokształcące i zdać maturę. Co ciekawe, w czasach szkolnych był spokojnym i bardzo zrównoważonym chłopcem. Nie miał problemów z nauką i nie przysparzał kłopotów wychowawczych. Nic wówczas nie wskazywało na to, że w przyszłości zostanie jednym z najbardziej poszukiwanych przez milicję i służby specjalne przestępcą. Ta przeciętność i przystosowywanie się do zwykłego życia, a potem nagły przeskok w świat przestępczy, to jedna z jego najbardziej niezwykłych cech. Był to człowiek o dwóch twarzach bezwzględny bandyta. Zawsze uzbrojony i groźny, gdy jednak wpadł i trafił do więzienia, stawał się łagodny jak baranek. Za kratami nie stwarzał najmniejszych problemów. Zawsze był wzorowym więźniem. Za każdym razem wychodził na wolność przed terminem. Wróćmy jednak do początku lat pięćdziesiątych. Młody Józek zdał dobrze maturę, ale na studia się już nie dostał. W tamtych czasach każdego młodego człowieka czekała służba wojskowa. Nauka tylko odsuwała w czasie nieuchronny wyrok. Ostatnie szkolne wakacje spędził, mając już w kieszeni bilet do jednostki wojskowej. Jednak armia, dyscyplina, rygor i często bezmyślność starszych stopniem szybko doprowadziła młodego szeregowca do przekonania, że to nie jest miejsce dla niego. Wolność to chyba najczęściej wówczas odmieniane przez przypadki słowo, którego używał. Nie mogąc doczekać się końca służby, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Ogrodzenie nie było wysokie, a pobliski las dawał schronienie. Korycki zdecydował się na dezercję i po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. Po ucieczce z jednostki schronił się w okolicach rodzinnej miejscowości. Lasy znał doskonale i wiedział gdzie się ukryć i jak przetrwać, nawet w najbardziej niedogodnych warunkach. Ta lekcja wielokrotnie przydała mu się później, gdy ukrywał się przed milicją. Młodego Koryckiego ścigali funkcjonariusze Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli odpowiednika obecnej żandarmerii Wojskowej. Bez powodzenia. Ukrywając się przed wojskowymi, zaczął okradać wiejskie sklepy. To sprawiło, że poszukiwali go i ścigali również milicjanci. Wpadł, kiedy reżim stalinowski się skończył. Miał szczęście. Za kradzieże nie dostałby wysokiego wyroku, ale w tamtych czasach dezercja była karana z całą surowością. Śmierć Stalina! uratowała go przed długim pobytem w więzieniu. Tak pierwszy raz trafił za kraty, gdzie świetnie się odnalazł. Współpracował z klawiszami i dyrekcją zakładu, ale jednocześnie potrafił doskonale dogadywać się z przestępcami, nawet tymi grypsującymi. Szybko zdobył ich zaufanie i awansował w więziennej hierarchii. Po odbyciu połowy kary przedterminowe zwolnienie było tylko formalnością. Co z tego, skoro po wyjściu na wolność, od razu rzucił się w wir przestępczej działalności? Kradł, włamywał się do sklepów, wszedł w posiadanie broni. Na tym etapie życia interesowało go tylko szybkie i łatwe wzbogacenie się. Nie trzymał się żadnych zasad, potrafił nawet włamać się do grobowca rodzinnego Korwin Szlubowskich, dawnych właścicieli ziemskich radzenia. Niedługo cieszył się wolnością. Po roku ponownie trafił za kraty, ale tym razem nie zamierzał czekać na przedterminowe zwolnienie. Zorganizował brawurową ucieczkę, podczas której niestraszne mu były serie z automatów strażników na więziennej wieży. W oczach współwięźniów wyrósł na bohatera, tym bardziej, że nie dał się szybko złapać. Ukrywał się na terenach słabo zamieszkanych, w lesie w okolicach Adam Pola wykopał sobie ziemiankę. Zdobył materac, śpiwór, nawet mały piecyk węglowy, którym ogrzewał się zimą. Otrzymał olbrzymie wsparcie od okolicznych mieszkańców. To zapewne wtedy dojrzała w nim myśl, by nie okradać zwykłych ludzi. Nie narażając się mieszkańcom wsi, zawsze mógł liczyć na ich pomoc. Często pomieszkiwał u samotnych kobiet i wdów, ale nigdy nie wchodził z nimi w związki emocjonalne. Milicjanci opowiadający o przestępczej działalności Koryckiego w latach 50. i 60. oskarżają go o współpracę z SB. Według nich miał zostać zwerbowany jako tajny współpracownik. W pierwszych latach powojennych mieszkańcy wsi na Podlasiu ukrywali mnóstwo broni. Korycki, za namową SB-ków, miał organizować zbrojne grupy przestępcze, których głównym celem było zdobycie broni. Zaopatrzeni w broń i amunicję, zanim przystąpili do napadów rabunkowych, wpadali zawsze w ręce milicji. Trafiali za kraty, a broń była konfiskowana. To miał być łatwy sposób na rozbrojenie ludności cywilnej przez SB. Korycki zawsze dziwnym trafem unikał wpadki albo dostawał bardzo niski wyrok. To jeden z argumentów potwierdzających tezę, że wówczas współpracował z tajną policją. Oprócz wypowiedzi byłych milicjantów nie ma dokumentów potwierdzających tę wersję. Może w przyszłości historycy z IPN-u przeprowadzą wnikliwe śledztwo i przejrzą dokładnie zgromadzone w archiwum materiały? Możliwa jest również druga wersja, że Korycki dopiero nabierał doświadczenia w przestępczej działalności. Już wtedy świetnie odnajdywał się w roli szefa bandy, bez trudu werbował chętnych do takiej działalności, ale w porównaniu ze swoimi kolegami miał o wiele większe doświadczenie w ukrywaniu się po lasach, bunkrach i melinach. Może dlatego udawało mu się omijać zasadzki milicji. Korycki zawsze poruszał się uzbrojony po zęby, Najczęściej miał przy sobie karabin maszynowy PPS, potocznie zwany pepeszą, pistolet, kilka granatów i mnóstwo amunicji. Nigdy jej nie oszczędzał, w wielu napadach dla posłuchu lubił sobie postrzelać w niebo lub też puścić długą serię w ścianę budynku. Jeśli to milicjanci i zaplanowali wykorzystanie przestępcy do pozbycia się nielegalnej broni, to był to bardzo zły pomysł. Z uzbrojeniem koryckiego wiąże się ciekawa historia. W późniejszym okresie, kiedy był najbardziej poszukiwanym przez milicję przestępcą, zawsze mógł liczyć na pomoc mieszkańców wsi w zdobyciu broni. Przekazywali mu ją bezpłatnie, wiedząc, że potrafi się odwdzięczyć i podzielić łupami z napadów. Jeden z mieszkańców zaoferował mu nawet sowiecki czołg T-34, który ukrywał w stodole od zakończenia wojny. Korycki przyjechał go obejrzeć, był zadowolony z jego stanu technicznego. Nawet odpalił go, ale za chwilę z kwaśną miną skomentował: Duży, powolny, bez amunicji. Szybko by mnie dopadli. Skąd załatwić tyle paliwa? Przecież ten kolos pije jak smok. Korycki wolał swoją taktykę. Po lasach, polach i wioskach przemykał jak cień, zawsze wtopiony w teren. Niewidoczny, cichy i szybki. Wielokrotnie wymykał się z zasadzek przygotowanych przez milicję i choć zawsze miał przy sobie broń, to używał jej najczęściej na postrach. Nie strzelał do ludzi, nawet wówczas, gdy milicjanci zaskakiwali go w kryjówce. Jeden z milicjantów tak opisuje pewne zdarzenie. Dostaliśmy wiarygodną informację, że w jednym z gospodarstw ukrywa się korycki. Nie pamiętam już nazwy miejscowości i nazwiska gospodarza. Tę wiadomość musieliśmy sprawdzić. Pojechałem tam razem z kolegą. Z bronią w ręku obeszliśmy całą posesję dom, strych, piwnice, stodołę, nawet chlew. Nigdzie go nie było. Już chcieliśmy odjeżdżać. Kiedy kolega spytał: A kuchnia letnia? Gospodarz na to tam nikogo nie ma. Dał nam jednak klucze, a kiedy otworzyliśmy drzwi, zobaczyliśmy poszukiwanego. Stał i spokojnie mierzył we mnie z pistoletu. To był pojedynek, jak w westernie. Staliśmy kilka sekund, celując do siebie w trójkącie. Nikt nie miał odwagi wystrzelić pierwszy. Wiedziałem, że jak zginę, to kolega zastrzeli koryckiego. Nas było dwóch, musieliśmy wygrać. On to sobie obliczył i po chwili spokojnie oddał broń. Kolejny raz trafił za kraty. Korycki sześciokrotnie trafiał do więzienia, gdzie przesiedział łącznie trzynaście lat. Zawsze dostawał stosunkowo niskie wyroki, ale za kratami miał dość czasu na przemyślenia. Milicjanci za wszelką cenę chcieli pomóc mu wrócić do normalnego życia. Tym bardziej, że przestępca na wolności miał już żonę i dwójkę dzieci. Po jednej z odsiadek załatwili mu pracę w lasach państwowych. Jak tak bardzo kochasz wolność, to mamy dla ciebie pracę idealną. Sam sobie będziesz szefem las, drzewa i świeże powietrze twój klimat. Będziesz pracował dla leśnictwa jako kurier, zapowiedział milicjant, który odwiedził go w domu z nakazem pracy. To były czasy, kiedy słowo bezrobocie odnosiło się tylko do sytuacji w zgniłych krajach kapitalistycznych. W Polsce Ludowej na każdego czekała praca. Więcej, w Polsce Ludowej był obowiązek pracy, a osoby uchylające się przed nią były ścigane przez milicję. To było prawdziwe wyzwanie dla byłego więźnia. Korycki bardzo często roznosił duże sumy pieniędzy, przeznaczone na wypłaty dla leśników lub zapłaty za drewno, ale ani razu nie połasił się na łatwe pieniądze. Jednak z pracy po miesiącu zrezygnował. To był wolny ptak. Najmniejsze obowiązki zupełnie go przerastały. Pod koniec lat 70. Józef Korycki miał jasno skrystalizowane poglądy polityczne. Nienawidził wszystkiego, co wiązało się z socjalizmem. Stąd zapewne pojawił się plan, by banda, której przewodził, okradała tylko mienie państwowe. Najczęściej organizowali napady na sołtysów w dniach, kiedy zbierali oni podatki od chłopów. Ideologicznie bardzo to Koryckiemu przypadło do gustu. Sołtys był przecież przedstawicielem z nienawidzonego państwa ludowego, a pieniądze na podatki należały już do państwa. Napadając Sołtysa wsi, Rzeszczynka w jego własnym domu wykrzyczał: — Dawaj bolszewickie pieniądze, bo zastrzelę jak psa. Moje prywatne też chcesz? — spytał przerażony Sołtys, gotowy oddać pieniądze, by tylko uratować życie. Twoich nie chcę. Biorę tylko komunistyczne. Tak powstała legenda o bandycie, co okrada tylko państwo. Korycki bardzo często rabował państwowe magazyny, włamywał się do wagonów towarowych na bocznicy, skąd wynosił olbrzymie ilości towaru, który potem rozdawał biednym mieszkańcom wsi. Przezwisko Janosik z Podlasia nie było przypadkowe. Ludność wiosek go kochała i bardzo często celowo wprowadzała milicję w błąd, by pomóc poszukiwanemu wymknąć się z obławy. Kilku sołtysów zastraszył i zmusił do rezygnacji z funkcji, którą otwarcie nazywał kolaboracją z komunistami. To przysparzało mu kolejnych zwolenników. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się dalsze losy Janosika z Podlasia, gdyby nie napięta sytuacja polityczna w kraju. Zaczęły się strajki sierpniowe, Solidarność zaczęła walkę o wolną Polskę. Korycki, chociaż większość czasu ukrywał się w lesie, doskonale orientował się w sytuacji. W kryjówce trzymał radio tranzystorowe, przeglądał również prasę. W początkowym okresie stanu wojennego Korycki wpadł na szalony pomysł wysadzenia ekspresowego pociągu Mitrowa w relacji Moskwa-Berlin, którym podróżowali wojskowi i ich rodziny stacjonujące w bazach w Polsce i NRD. Udało mu się zdobyć wystarczającą ilość materiałów wybuchowych, znał rozkład jazdy i miał gotowy plan zamachu. Spotkał się nawet z ukrywającymi się przedstawicielami Solidarności i próbował ich wciągnąć w swój plan walki z komunistami. Marzyła mu się walka partyzancka, taka sama, jaką toczyli żołnierze Podziemia na przełomie lat 40. i 50. na terenie Podlasia. O ile taka opcja bardzo podobała się mieszkańcom tych terenów, to Solidarność odcięła się od tych planów, jednoznacznie potępiając wszelkie akty terroru politycznego. Udało im się odwieść koryckiego od zamachu na pociąg tłumacząc, że ofiary śmiertelne po stronie osób cywilnych w żaden sposób nie przyczynią się do powodzenia idei Solidarności. Po ustabilizowaniu się sytuacji w Polsce władza ludowa mogła zabrać się za walkę z bandą koryckiego. Na początku stycznia 1981 roku komendant główny MO powołał specjalną grupę, której zadaniem było ujęcie koryckiego. Już wtedy milicjanci nazywali go najbardziej poszukiwanym przestępcą w Polsce. Grupa miała swoją siedzibę w niewielkiej miejscowości Łuków. Operacyjni intensywnie zbierali wszelkie informacje, współpracowali z pracownikami administracji lokalnej, leśnikami, służbami ochrony kolei, sołtysami i urzędnikami. Zwykli mieszkańcy w większości odmawiali współpracy z organami ścigania. Dla nich Korycki był bohaterem podziemia i choć w akcję zostało zaangażowanych mnóstwo ludzi, udało się schwytać jedynie dwóch ludzi z bandy Janosika. Dwa razy namierzono Koryckiego, ale ponieważ było to w małych miasteczkach to z obawy o życie i zdrowie mieszkańców, zrezygnowano z próby zatrzymania go. Milicjanci doskonale wiedzieli, że strzelanina w centrum miasta będzie krytycznie oceniona przez społeczeństwo. Korycki był dobrze uzbrojony, Broniąc się, mógł użyć granatów, a nawet odpalić ładunki wybuchowe. Taka przepychanka i podchody trwały prawie rok. W tym czasie Korycki dokonywał kolejnych napadów, ośmieszając milicję i przedstawicieli władzy ludowej. Coraz więcej poszlak wskazywało, że ktoś w szeregach milicji współpracuje z poszukiwanym i przekazuje mu informacje o planowanych zasadzkach. Funkcjonariusze tylko w ten sposób potrafili wyjaśnić, dlaczego w ich ręce wpadają ludzie z bandy, a ich szef ciągle jest nieuchwytny. W końcu partyjni notable nie wytrzymali. W Warszawie zapadła decyzja o ostatecznym rozwiązaniu niewygodnej sprawy. 10 kwietnia 1982 roku rozpoczęła się akcja szakal. W pierwszej kolejności zadbano o odpowiednie przedstawienie w mediach postaci koryckiego. Pojawiło się wtedy wiele artykułów na jego temat. Oczerniano go, przypisywano udział w innych napadach. Milicja za wszelką cenę chciała pozbawić go wsparcia ludności cywilnej. W tym zadaniu bardzo pomógł pewien tragiczny zbieg okoliczności. Jeszcze w 1980 roku Korycki podczas okradania wagonów kolejowych stojących na bocznicy, przez przypadek zastrzelił młodego chłopaka. Kiedy jego ludzie pakowali towar na wóz, zaskoczył ich chłopak, który wraz ze swoim ojcem wiózł cement na budowę domu. Wyskoczył z okrzykiem: Stać milicja! Przestraszony korycki bez namysłu otworzył ogień, przekonany, że mierzy do milicjanta. Postrzelony w czoło, młody mężczyzna, zginął na miejscu. Morderca, bandyta, złodziej, wróg, numer jeden państwa to określenia, które pojawiły się wtedy w prasie. Na początku maja 1982 roku jeden z agentów milicji przekazał Koryckiemu butlę gazową z ukrytym nadajnikiem radiowym. Namierzenie miejsca pobytu poszukiwanego stało się kwestią godzin. Wystarczyło tylko czujnie obserwować radio i zaatakować, kiedy sygnał przestanie się przemieszczać. Do ostatecznej rozprawy z Koryckim przystąpiono w pierwszym tygodniu maja. Wzięło w niej udział ponad 400 milicjantów i zomowców, kilka pojazdów opancerzonych typu btr 60 oraz dwa śmigłowce MI-6. Sygnał radiowy z butli wskazywał na małą ziemiankę w środku lasu. Milicjanci otoczyli ją szczelnym kordonem, ale ku ich zaskoczeniu w środku zastali tylko dwóch pijanych kolegów z bandy koryckiego. Po ich przesłuchaniu okazało się, że szef opuścił kryjówkę kilka minut wcześniej. O niepowodzeniu zadecydowało spóźnienie, a w zasadzie głupie przepisy. Milicyjna obława mogła zgodnie z regulaminem jednostek ZOMO rozpocząć się dopiero po godzinie szóstej rano. Milicjanci byli wściekli. Znowu padły oskarżenia o to, że w ich grupie jest kret. Wszyscy patrzyli sobie na ręce. Atmosfera stała się nerwowa, ale już po kilku dniach, dokładnie 14 maja, szczęście uśmiechnęło się do milicjantów. Koryckiego przez przypadek namierzono w leśnym po niemieckim bunkrze. Do akcji ponownie przystąpiły podobne siły milicji jak poprzednio. To była prawdziwa wojna. Karabiny maszynowe, wozy pancerne, a nad głowami helikoptery. Wiedzieliśmy, że jak w środku zastaniemy Koryckiego to nie wyjdzie on żywy. Przez tyle czasu grał na nosie milicjantom, że wielu z nich szczególnie dowodzących miało tylko jeden cel za wszelką cenę zabić bandytę. Głośny proces nie był na rękę organom ścigania. Wielu milicjantów do poszukiwań podchodziło zbyt emocjonalnie, to było czuć. Wspomina akcję jeden z Zomowców, który wtedy jako młody chłopak brał udział w obławie. Z bunkra najpierw wybiegł kolega Koryckiego i próbował przedrzeć się przez kordon Zomowców. Szybko został schwytany i obezwładniony. Leżał na ziemi, a ciężkie razy Zomowców spadały na jego ciało. Korycki nie miał wątpliwości, że to koniec. Wykorzystał zamieszanie i próbował uciekać w drugą stronę. Ostrzeliwał się ostro z pepeszy. Jednak szybko padł. To nie była próba zatrzymania. Koryckiego trafiła tylko jedna kula, wymierzona prosto w głowę. Podbiegł do niego sam dowódca akcji i zaczął wyzywać od tchórzy i krzyczał, by wstawał i przestał udawać nieprzytomnego. Bandytę zaczęto bić. Pewnie by nie przeżył, gdyby nie interwencja jednego z żołnierzy, którzy wspomagali milicję w akcji. Opowiada ten sam zomowiec. Podobnych relacji z zatrzymania Koryckiego można znaleźć wiele. Różnią się one od siebie tylko drobnymi szczegółami. Jedno jest pewne, że bandyta przeżył cudem. Do szpitala trafił w stanie krytycznym. Kula utkwiła w głowie dokładnie między dwoma półkulami mózgu. Miał liczne połamania rąk i nóg, wskazujące, że został przez milicjantów dotkliwie pobity. Ku zaskoczeniu wszystkich, Korycki przeżył. I choć lekarze nie zdecydowali się go operować, uznając taką operację za zbyt ryzykowną, to po kilku dniach odzyskał przytomność. Nigdy potem nie wyraził zgody na przeprowadzenie operacji i w ten sposób uniknął odpowiedzialności. Jego stan zdrowia nie pozwalał by odpowiadał przed sądem za swoje czyny. Zapewne był to jego świadomy wybór. Doskonale wiedział, że czeka go tylko jedna kara. Wróg numer jeden państwa socjalistycznego zasługiwał na karę śmierci. Korycki w szpitalnym więzieniu nie miał łatwego życia. Pielęgniarki poinstruowane przez myśliwych milicjantów nie chciały doglądać go w codziennej pielęgnacji. Często leżał we własnych odchodach. Dla pacjentów więziennego szpitala był prawdziwym bohaterem, ale doświadczeni przestępcy nawet nie mogli mu pomóc. Honorowy kodeks grypsujących zabrania dotykania intymnych części więźnia. Długo zastanawiali się, jak rozwiązać ten problem. Nie mogli patrzeć, jak bohater świata przestępczego jest poniżany. W końcu wpadli na rozwiązanie. Zmusili do codziennej pielęgnacji osoby niegrypsujące. Historia przestępczych dokonań Janosika z Podlasia była bardzo niewygodna dla władzy ludowej. Tym bardziej, że przestępca nigdy nie usłyszał wyroku. Prasa codzienna ograniczyła się do przekazania informacji o jego schwytaniu. Potem na jego temat milczała. Nie wiadomo również ile czasu przebywał w szpitalu i kiedy zmarł. Jednym z współwięźniów Koryckiego na Rakowieckiej był młody działacz Solidarności, dzisiaj znany profesor socjologii. Twierdzi on, że Józef Korycki zmarł w 1986 roku. Taką przynajmniej informację dostał od rodziny. Korycki urodził się o kilka lat za późno. W czasie wojny był za młody, by w swoje szeregi przyjęli go partyzanci. Pozostała mu tylko droga zwykłego bandyty w latach pokoju, choć wiele osób na pewno będzie doszukiwać się w nim na siłę bohatera walki z komunizmem. Jedno jest pewne. To postać ze wszechmiar tragiczna. Na koniec warto wspomnieć, że jego syn wybrał w życiu podobną drogę. Zaplanował ucieczkę na zachód i nożem sterroryzował kapitana promu w Świnoujściu, żądając skierowania statku na Bornholm. Trafił za to do więzienia. Małgorzata Lipczyńska Opisana historia ma wiele białych plam i niejasności. Prosimy osoby, które znały Józefa Koryckiego lub posiadają wiarygodne informacje na temat jego życia, o kontakt z naszą redakcją.